got the next day, morning. Czyli, że cześć, dzień dobry i że mamy kolejny dzień. No wiem, to dość oczywiste, ale dzień jest nieoczywisty. Ale wiecie co? Najpierw pokażę wam pokój. O, zobaczcie, jeden pokój. To nie pokój, tylko kibel. Z bidetem zresztą, bardzo dobry. Tu był po prawej mój pokój, tu mamy kuchnię. No i korytarz wraz z innymi mieszkaniami. Biznes się kręci. No ale wracamy do dnia dzisiejszego. Za chwilę zbieramy się na motocykle. No i będziemy kierować się dalej na północ w Alpach Liguryjskich, które z Alpami mają niewiele wspólnego tak naprawdę. Chyba już nie będzie takich wysokich gór jak w poprzednim odcinku. No ale to się jeszcze okaże. No i tak naprawdę dzisiaj zdecydujemy, czy się rozjeżdżamy w dwie strony, czy też nie. No wszystko zależy od tego, jak nam pójdzie ta jazda przez góry. Zatem, nie marnując już więcej czasu, bierzemy ten majdan i pakujemy się. A skoro już jedziemy, to ja tymczasem opowiem wam, jaki jest plan dalej. No więc prawdopodobnie dzisiaj się rozstaniemy. Zdecydowaliśmy, że Paweł pojedzie prosto na Czechy, a ja przez Alpy Francuskie. Czyli skręcę w stronę Turynu, a potem pojadę kawałek drogą wysokich Alp. No trudno, lepszą trasę. A my tymczasem po chwili zabawy po zakrętach kontynuujemy naszą drogę w stronę zachodnią. No i tak, dzięki naszemu bardzo sprytnemu planowi omijania Szwajcarii i nie jechania po raz kolejny tą samą drogą przez Austrię i Niemcy, będziemy mieli fantastyczną trasę i ominiemy też część beznadziejnej deszczowej pogody, która czeka na nas dosłownie wszędzie w Europie, poza Włochami. Zresztą, jak widzicie, mój kolega nie jedzie już dzisiaj w zwykłej bawełnianej bluzie, tylko w skórze. No i z jednej strony w sumie dobrze, jest już trochę chłodniej, jedzie się przyjemniej, ale mimo wszystko, no trochę szkoda. Ale zmieniając nieco temat, spójrzcie na te skały, które tutaj mijamy. Dziwne, co? Sam nie wiem, co to jest, wulkan kiedyś wybuchł? Dajcie znać, jak wiecie, bo ja nie mam zielonego pojęcia, ale jest tu, no pięknie. Spójrzcie na to. Piękna droga, po której teraz jedziemy, to droga SP19 w stronę miejscowości Giare, gdyby ktoś miał zamiar tego poszukać. No tak. Coffee stop. To wiesz, filmujesz tak? Trzymasz na dwie ręce ten kubek. Filmujesz tak? Na filmie no. To co wielka filiżanka, która zajmuje. Aż nagle wchodzą moje dwa przepotężne paluchy. Cyk. I filiżanka się schowała. Tym. Po prostu. O. A wiesz, co chciałem zrobić? No. Chciałem, jak się przedstawiasz i witasz z nimi, tak mówisz, wiesz, cześć, cześć, nie? I żeby mówić, że ja jestem Luigi. I patrzysz na ich minę. Okay. We are drinking the coffee and then we are going again to the mountains, the beach. No tak, powiedziałem właśnie, że zbieramy się na motocykle i jedziemy w góry, a kolega stwierdził, że nie, nad morze. Więc nie, żadnego morza nie będzie. Ale za to mamy kolegę. Bo to Gucci. Ta Nevada nigdy nie była moim ulubionym motocyklem, ale taka utrzymana w ładnym stanie, nawet całkiem jakoś wygląda. Mimo, że brzydka.
No ale nie tak brzydka, jak to, co wam zaraz pokażę. Gdyż tymczasem po umyciu rąk kierujemy się do... XXI wiek. Italia. No ale co? Czysto przynajmniej jest. Tymczasem się co nieco obudziliśmy i przemierzamy kolejne odcinki tych przepięknych gór. Przy czym przez chwilę opętał nas demon. Ale spokojnie, już wszystko w porządku. Piękna droga, tama, jeziorko. No dobra, zatrzymajmy się i zobaczmy. Nie pić żółtej wody. Ta rzeka gdzieś tam, to ja, tam taka ładna, zielona bardziej. No w sumie rzeczywiście ładnie. Gdyby nie ten płot, ale ciii. Widzę i właśnie do tego ją wyjąłem. Po co ci państwo tutaj tamę postawili? Nie widzę żadnego okablowania, chyba że ci... A jest tam kabelek. Mówię ci, ja bym tu predatora nakręcił. Nie mam bladego pojęcia, jakim tropem podążają myśli mojego kolegi, ale być może rzeczywiście jest to dobre miejsce do nagrania tu predatora. Albo czegokolwiek innego, bo z pewnością jest tu ładnie. Prawda, że ładnie? Czy ktoś zaprzeczy? A ta droga wijąca się w tym wąwozie naprawdę fenomenalna. A w dodatku świetnie się nią jedzie, bo jest pełna zakrętów i w przeciwieństwie do innych włoskich dróg nie jest tak pełna dziur. Zatem na koń i jedziemy dalej. Nie powiem, robi wrażenie. A tutaj zobaczcie, mamy skręt na niejakie Lisore. I powiem wam tak, jak macie chwilę czasu, a do tego lubicie wyzwania i uważacie, że na asfalcie nie ma niczego ciekawego, to koniecznie tam skręćcie. My wprawdzie tego nie zrobiliśmy, ale sprawdziłem to dla was na Street View i powiem wam, naprawdę warto tam skręcić. No nic, szkoda, że my tam nie skręciliśmy, nie zauważyłem tego miejsca zawczasu na mapie. Trudno, będzie gdzie jechać następnym razem. Ale z drugiej strony ta droga przed nami też fenomenalna, więc w zasadzie może i dobrze. W końcu warto mieć cel jakiejś kolejnej podróży. Choćby to była jakaś dziura zabita dechami. Ważne, żeby była w górach.
piękne widoki, prawda? Ale już tak na poważnie, zjeżdżamy powoli z drogi głównej, bo postanowiliśmy jeszcze pokonać kolejny, ostatni odcinek razem po wąskich drogach lokalnych. Kto wie, może będzie zamknięta droga, może uda się przeciągnąć nieuniknione i nie trzeba będzie wracać do domu. No zobaczymy. Na razie jest po prostu bardzo ładnie. Ale spójrzcie na ubiór mojego kolegi. Tak jest. Znów mamy upał. Czyli mamy wszystko, co najlepsze, co oferują Włochy. Wąskie górskie drogi, upał, na szczęście tym razem bez dziur i wariatów za kierownicą samochodów. Końcówkę mamy jeszcze to, co najlepsze, czyli typowa włoska droga idąca Granią. Bo po co w dolinie? Granią będzie fajniej. Są to spektakularne widoki, ale wciąż jest tu przepięknie i jechało się rewelacyjnie. Okay, guys, we refilled at this petrol station. Okej, przechodzę na polski. No więc tak, właśnie zatankowaliśmy paliwa do fulla, jest koło godziny 16, no i powoli szukamy noclegu na dzisiaj, ale ponieważ jest za wcześnie, żeby kończyć dzień, więc jedziemy dalej. Tyle, że każdy w inną stronę, bo razem jest nam już po prostu nie po drodze. No nie, no wciąż jesteśmy przyjaciółmi, nie pokłóciliśmy się. Po prostu, Paweł jedzie na północ, a ja jadę na zachód. Jeśli nie chcemy powtarzać tej samej trasy, co w tą stronę, to nie było innego wyjścia. Także no cóż, wyznaczamy trasę, no i jedziemy. Zostało tylko na koniec wymienić się uprzejmościami, czyli... Panie, nie spieprzaj pan! I tyle, na razie! No cóż, było miło, ale się skończyło. Ale spokojnie, jeszcze coś fajnego zobaczę. Tyle, że już sam. A Paweł pewnie też zobaczy. A ja tymczasem postaram się zdać wam z tego jakąś ciekawą relację. This is the last interesting stretch of the road, because later on I will hit the motorway, unfortunately, because I've got too many miles to do today. And yes, and I want to make a short. And also, another thing is, I will be on the completely flat area. Okay, speak to you later. No tak, dopóki mogę, trzymam się krętych bocznych dróg, no ale zaraz, czego bym nie robił, zrobi się płasko. I to będzie koniec zabawy. Ale i tak robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tych dróg unikać. Ale cóż, dłużej się nie dało. I niby było fajnie, bo słoneczko, ale potem zaczęły się korki. No cóż, znowu się komuś tu strasznie spieszyło. A ten po lewej w rowie to poszedł chyba z rozpędu. Dobra, sam jechałem tam z dobrą godzinę albo dwie, ale wam skrócę te męki. Jesteśmy już na kolejnej fajnej drodze. Piękne światło, piękna droga. Czego chcieć więcej? Może tak zameczku na jakiejś górze?
No dobra, teraz jest komplet. Oczywiście wieczór nie byłby kompletny, gdyby nie zmagania z czasem i nie Google Maps, który dokładał starań, żeby poprowadzić mnie jak najlepszą drogą. No i cóż, jestem już w miasteczku, w którym mam wynajętą kwaterę. Mam nadzieję, że będzie fajna, miasteczko w miarę fajne, ale zanim wam pokażę co i jak, zerknijmy na mapę. To był ten odcinek, gdzie jechałem płaskimi drogami, ale i tak zdecydowałem się ominąć autostradę, a tu wjechałem na końcówkę jeszcze trochę w górki. Mam dobry hotel. Mówię hotel, ale mam na myśli oczywiście kwaterę. Piękna lokacja, wspaniała, wygląda ultra bezpiecznie i fantastycznie. A w tym czasie mój kolega nad pewnym jeziorem zdobył takie piękne miejsce. Tuż koło, toalety oczywiście. To nie dlatego, że miało być tanio, chodziło oczywiście o komfort nocy. Ale żarty żartami, miał też takie widoki, którymi oczywiście nie omieszkał mnie denerwować. Ale czekajcie, mam asa w rękawie. No bo niby mam ruderę, ale patrzcie co widać z dachu. Motocykl stoi ultra bezpiecznie zaparkowany gdzieś tam, a ja wchodzę do kwatery. No i teraz patrzcie co tu jest. Kuchnia z pokojem dziennym. Lodóweczka, proszę bardzo, wszystko co trzeba. Oczywiście klimatyzacja, ciasteczka na powitanie, tu tajemniczy pokój. Tu proszę bardzo, fantastyczny pan w lustrze, a do tego łazienka z bidetem, no bo jakżeby inaczej. Moja wieczorna sypialnia. Oczywiście z oddzielną klimatyzacją, a to wszystko za 35 euro. No dobra, żarty żartami. Oczywiście byłem leniwy, nie chciał mi się spać pod namiotem, a kolega z kolei nad jeziorem Garda nie miał innej opcji. Pytanie, kto miał lepiej? Pozostawiam wam. Dobranoc. Ale nie, 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 nie uciekajcie jeszcze z kanału, bo będą kolejne odcinki, a tam będę w wysokich Alpach i będę miał takie widoki. Będzie naprawdę wypas, mówię wam. I mimo, że jadę sam, towarzystwo jakieś zawsze się znajdzie. Nie, 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 z koniem się jednak nie zakolegowałem. Na razie, cześć i do następnego.